wywiązał się z tej funkcji nadzwyczaj dobrze. I to był jak gdyby taki początek jego późniejszej kariery wojskowej, harcerskiej, przepraszam. I minęło kilka lat, ładne kilka lat, i Wiesiu zaprosił mnie na jedne święta Wielkiej Nocy, żeby odwiedzić Perkos. Ja tam w kwietniu pojechałem sobie. To był 89 rok, kwiecień. Ja sobie tam w kwietniu pojechałem. I wyszło tak, że później, jak skończyłem swoją misję w Brzeskim Domu Kultury, to razem z Kasią pojechaliśmy do Perkoza od 1 września i ja zostałem zastępcą komendanta do spraw programowych, a Katarzyna została starszym instruktorem z dobrymi pensjami, nie ukrywam, i równocześnie bibliotekarką, czy bibliotekarzem. Tam był ogromny księgozbiór, 8000 ton. Później było tak, że podobnie jak mnie druh Pasławski zapytał, czy ZHP wardzie z mszy, to podobnie mnie zapytał o to, ja byłem zastępcą komendanta szkoły, a Wiesiek był komendant, czy Wiesiu chciał i mógłby być, i czy by się w kontekście, już nie pamiętam w tej chwili, nadawał na to, żeby zostać jego zastępcą do spraw organizacyjnych, nawet pierwszym zastępcą naczelnika. Ja sobie nie zdając sprawy z tego, jakie to może ponieść konsekwencje, powiedziałam, że z moich obserwacji, tak wojsk kontrolujący w sprawach ekonomicznych, wyprowadził wiele spraw, trudnych spraw szkoły na szerokie wody. Szkoła funkcjonuje, ludzie przyjeżdżają, kursy są obsadzone. No trudno o lepszy wybór i o lepszy awans. Nie minęło 2 miesiące, jak Wiesio awansował do głównej kwatery. A ja ku swojemu niemałemu zaskoczeniu zostałem komendantem szkoły w miejsce Wiesia, gdzie Wiesiu jednoznacznie mnie zarekomendował. Jak ja sobie to wszystko, co w tej chwili opowiedziałem w jej ogromnym skrócie, no jeszcze tam kilka epizodów, czy kilkanaście było po drodze, jeszcze epizody bieszczadzkie, jeszcze epizody związane z natropiem, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Uświadomiłem to, pomyślałem sobie, że to po prostu jest niemożliwe, żeby Wiesiek coś takiego powiedział, że ten żugaj mnie najnormalniej w świecie wypuścił. Jeśli tak zagrywa, czego zresztą później jak gdyby udowodni w stosunku do Bogusia Kopcia, w stosunku do Eli Kopciowej, w stosunku nawet do własnego środowiska. Do Ali w Bieszczadach. Do Ali w Bieszczadach, w stosunku do druha Kordeckiego, zasłużonego komendanta Chówca, który niedawno obchodził swoje 50-lecie chówcowania, nie mówię już o 70-leciu życia, prawda? Chówiec zresztą, który ma jeden z niewielu 21 drużyn. No pokaż mi chówiec, który w tej chwili ma 21 działających, dużych, opłacających składki. No rany boskie święte, no. A więc to dowodzi, że ten człowiek ma ogromne zaufanie społeczne. Jeżeli starzy instruktorzy prowadzą mu te drużyny, zbierają składki, robią zbiórki i tak dalej. Wszystko, ja już tutaj nie mówiłem że o jakości tego harcerstwa. Mówię na razie w tej chwili o organizacji. Ale to co w ogóle o tym mówię? Otóż mówię o tym po to, że nieoczekiwanie dla nas wszystkich do harcerstwa przyszła taka grupa pokoleniowa cwaniaków, która wykorzystuje harcerstwo do tego, żeby zrobić własne kariery prywatne, żeby wyciągnąć własne, często bardzo cienkie środowiska harcerskie i stawić go na piedestał. Na przykład, co mnie w ogóle rozśmieszyło i zażenowało i trochę do szewskiej pasji doprowadziło. Otóż w Krakowie jest jakieś, nie nazwę tego środowiska, nie chcę nikogo obrażać. Jest środowisko, które cieszyło się bardzo dużym poparciem drucha Żugaja. I on powiedział, że oni będą stałą drużyną reprezentacyjną chorągwi krakowskiej. Ale w związku z tym, że to było środowisko dziadowskie, nieumundurowane,
źle prowadzone, to wykombinowali coś takiego. Dziewczynom wsadzili na głowy jednakowe berety, nie w 5 dni, w 10, nie wiadomo dlaczego takie, a nie inne. Chłopcom się wsadzili jednakowe rogatywki i kupili wszystkim jednakowo długie peleryny, co zasłoniło wszystko, nawet buty. I w ten sposób reprezentacyjna drużyna Krakowa została umundurowana. I tak w tej chwili mniej więcej wygląda cały Związek Harcerstwa Polskiego. Wiecie, ja sobie tak pomyślałem po tych naszych spotkaniach, które zaczęliśmy po odejściu Bogdana z 2010 roku, że rzeczywiście długo szukaliśmy takiej formuły, żeby sobie z tym poradzić, bo Bogdan był dla nas wszystkim chyba jakimś takim punktem, który nas łączył. I jeszcze raz powtórzę, że nadzwyczajne jest to, że znaleźliśmy sposób, a nade wszystko chyba z odwagą powiedzieliśmy, że jesteśmy jednak tym kawałkiem historii harcerstwa. I to, co ja z Bogdana pamiętam, to to, że on zawsze tak naprawdę wypowiadał się o harcerstwie z taką dużą troską i zaangażowaniem. Przypomniałem sobie, i dlaczego jakby w tej całej konwencji pomyślałem sobie, że skoro rozmawialiśmy o historii kręgu na Kutrzeby we Wrocławiu, skoro rozmawialiśmy o suchych rzekach, to też czas jest, skoro ośmieliliśmy się, żeby zobaczyć, jakie są nasze miejsca w tych miejscach harcerstwa. Może to jest też pytanie, jakie jest nasze miejsce przy ulicy Konopnickiej. Tylko że naszedł u nas w sumie konflikt, który jest w harcerstwie i Bogdan o tym też mówił, bo te historie niejako się powtarzały. A my dalej jakby tkwimy w takim przekonaniu jednak wspólnoty. I brakuje na przykład w tej opowieści, cały czas opowieści tego pośredniego pokolenia, ale no Bogdan wciąż jest tym takim, powiedzmy, zwornikiem myśli. To jest to, proszę. Boś swoje serce ludziom dał, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz sam, nigdy nie będziesz sam. Wszystko, co twoje ludziom dałeś, nie pytałeś. Nie mogę.
Tobie.